Dzień dobry Państwu na kolejnym spotkaniu z doktorem Aleksandrem Woźnym, specjalistą od materii, budowy świata, budowy wszechświata, budowy międzyświatów. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, na czym skończyliśmy? Na budowie Ziemi? No, zaczęliśmy raczej na budowie Ziemi, bo praktycznie ja powiedziałem o budowie, prawdziwej budowie naszej planety Ziemia, bo praktycznie, żeby zrozumieć dalsze części moich wykładów czy opowiadań, cały czas będę wracać znowu do budowy naszej planety, która daje nam podstawy zrozumieć, jak w ogóle działa nasz układ słoneczny, co na co wpływa, co za czym się kręci i dlaczego. Dlaczego jest taki układ naszego układu słonecznego, jak teraz mamy i jaki on był przed tym, bo przed tym był inny, tak jak mówiłem, no w paru słowach można tylko nagłośniłem to, tylko nie wyjaśniałem dalej dlaczego i co spowodowało. Ja chciałem zwrócić w Państwa szczególną uwagę na tych dzisiejszych moich opowiadaniach, że spróbuję Państwu pokazać, opowiedzieć i powiązać budowę naszej planety Ziemia bardzo ściśle z naszą okresową tablicą pierwiastków Менделеева, bo oni między sobą ściśle powiązane. Praktycznie tablica okresowa pierwiastków Менделеева jest odzwierciedleniem budowy naszej planety, ale nie tylko jej, bo wszechświat jest pobudowany i funkcjonuje na bardzo prostych zasadach. Wszystko jest, powtarza się, tobto wszystko wielkie jest w małym i wszystko małe jest w wielkim. To między sobą powiązane, to znaczy, że kiedy nam opowiadali, jak powstał układ słoneczny, jakoby od zgęszczenia się tej chmury gazowo-pylowej, która potem zakręciła się, tobto powstało, powstała grawitacja, powstali zagęszczenia się, potem zapalili się gwiazdy, tobto gwiazda jedna, nasza Słońce, a potem zaczęło się wokół niej formować ten układ słoneczny. Ja chcę to wszystko zdementować, bo absolutnie było nie tak, tak jak jest napisane w naszych podręcznikach, monografiach, opowiadaniach. Тобто temu wszystkiemu, co uczą młodych ludzi, zaczynając od szkoły średniej, tych już starszych, można powiedzieć, klasy szkoły średniej, gdzie jest wykładana fizyka, astronomia, no i inne nauki ścisłe. No i przechodząc do szkoły wyższej, mam na uwadze tu właśnie te szkoły wyższe, które powiązane ścisłe z naukami konkretnymi, naukami, które potem można wykorzystywać dla czegoś, tobto dla wynalazków, dla budowy nowych urządzeń, dla budowy nowych maszyn i tak dalej. Dlatego chcę na pierwszym wstępie dzisiaj pokazać Państwu jeszcze prawdziwą budowę naszej planety Ziemi. Ona jest pokazana na wskazanym rysunku, który praktycznie powstał nie prosto tak gdzieś tam z góry, tam ktoś na sufit zobaczył i od razu to wszystko namalował. Nie. To ten malunek i te praktycznie strefy naszej budowy naszej planety Ziemia były ściśle naukowo badane i ściśle naukowo udowodnione, że właśnie tak jest, jak tu napisane. Bo w poprzednim odcinku pokazywałem stare nasze budowy Ziemi. Тобто jest jakieś jądro w centrum, to, które składa się z żelazu i niklu, jakoby. Potem idzie płaszcz, тобто dolna warstwa płaszczu. Potem górna warstwa płaszczy, potem na samej górze mamy nasze skorupy kory planety Ziemi, na której wszyscy znajdujemy się, na której znajduje się cała biologia, włącznie z ludźmi. Ja chcę pokazać tak naprawdę, jak to jest, a potem wyjaśnić, dlaczego i skąd to powstało. Na malunku to jest przedstawiona prawdziwa budowa naszej planety Ziemi, który jest tak naprawdę generatorem lub silnikiem jądrowym, z napędem jądrowym. Wskazana w centrum jest twarde jądro naszej planety, które ma średnicę swoją gdzieś około 2163 km. Potem wyjaśnię Państwu, bo bardzo dużo jest pytań, dlaczego, skąd ja mam te
konkretne, dokładne liczby. Skąd oni powstali? Oni powstali tylko i wyłącznie z naukowych wyliczeń, z badań i z wyjaśnień, żeby wszystko między sobą zgadzało się i współgrało. Znaczy, twarde jądro naszej planety jest dostatecznie małe średnicą, a 2163 km. Ja postaram się dalej uzasadnić i pokazać Państwu dlaczego. Nad tym twardym jądrem znajduje się większe, tak zwane płynne jądra, które ma już swoją średnicę, ale razem z twardym jądrem 6422 km. Średnicę jeszcze raz podkreślam. Nad nim, тобто jest trzecia warstwa, którą nazywamy warstwą powłoki kipiącej, metalu kamiennej. 217 km grubości nad tą warstwą średnicy 6400 z groszem kilometrów. I potem zaczyna się nad warstwą kipiącej luka gazowa, тобто zaczyna się nasza pierwotna atmosfera Ziemi, które naukowcy, тобто geofizyki i fizyki, które tym się zajmują się do geofizyki, nazywają astenosferą. Ona ma bardzo dużą swoją grubość, тобто 2872 km konkretnie, ale około 2900 km. Ale ona też jest rozwarstwiona, to znaczy na dole jest ciśnienie bardzo duże i temperatura większa. To zmienia się prosto do góry. Górna część tej luki gazowej, ona opiera się na wewnętrzną skorupę naszej planety Ziemi i ta dolna część tej pierwotnej atmosfery Ziemi, ona jest jeszcze oddzielona od dolnej części skorupy kory naszej planety jeszcze bardzo cieniutką warstwą, która ma grubość tylko 77 metrów, którą my nazywamy warstwą watylinowo-popiołową. To znaczy, tak jak w swoim wywiadzie pan Krzysztof Nowak opowiadał o przebiegunowości Ziemi, on mówił, że dla niego teraz jest zrozumiane rola wulkanów na Ziemi, że praktycznie to są jak zawór bezpieczeństwa, podobnie jak u każdym czajniku jest gwizdek, dlatego te wulkany służą jak gwizdek dla naszej planety, kiedy ciśnienie wewnętrzne, тобто wewnętrzne tej pierwotnej atmosfery staje się bardzo wysokie, następuje otwarcie tego gwizdku w postaci konkretnych wulkanów, ale w pierwszej kolejności wszyscy zwracają uwagę, że wulkan w pierwszej kolejności wyrzuca bardzo dużo popiołu. To właśnie ten popiół powstaje od tej warstwy popiołowej, która znajduje się pomiędzy dolną częścią skorupy ziemskiej, a górną częścią luki gazowej. Bo rola tego popiołu jest faktycznie bardzo skomplikowana i bardzo ważna. Ja w dalszej części postaram się to Państwu wyjaśnić. Pod tym popiołem znajduje się dolna część skorupy Ziemi. Тобто наша скорупа Ziemi ma grubość w różnych miejscach różną. Тобто найтеньша грубость кори или скорупа нашей планеты знайдується на оцеанах світових, тобто оцеану спокійним, оцеану Атлантичним, оцеану Індійським. Бо там практично от тієї дольної варстви газової наша скорупа є відділена від pierwszej warstwy wody, która znajduje się na najgłębszej najwyższym miejscu naszej planety, które nazywa się Mariiński i które ma swoją głębokość w porównaniu z powierzchnią naszej planety gdzieś około 12-13 tysięcy metrów, тобто 12-13 kilometrów. W tych miejscach skorupa naszej planety Ziemi jest cienka, тобто stanowi grubość między 6 a 16 km tylko. W innych miejscach Ziemi, głównie na kontynentach, ale na płaskich części tych kontynentów, na przykład tak jak teraz my mamy w Polsce na równinie Polski, ta grubość skorupy lub kory ziemskiej stanowi około 40 km. I największą grubość naszej planety osiąga na wysokich górskich
grzbietach, tobto do 70 km może dochodzić na przykład grubość naszej skorupy lub kory planety w takich pikach górskich jak Himalaje, jak Andy i podobne do nich całe szeregi górskie. Dlaczego ja zwracam na to uwagę? Bo praktycznie, jeszcze raz powtarzam się, nasza planeta formowała się z początku nie z chmury pylowo-gazowej, a powstała praktycznie na zasadach wybuchu supernowej gwiazdy, podobnej jaka rejestrowana bardzo dobrze i duże jest ze strony naszych astrofizyków, astronomów, które obserwuje i bardzo precyzyjnie fotografuje najlepsze urządzenia na razie, które korzystają nasze naukowcy, to teleskop Hubble'a. On znajduje się ponad atmosferą Ziemi, rejestruje różne obiekty kosmiczne, obrabia te zdjęcia i przesyła na Ziemię do dalszego jego zrozumienia, interpretacji i możliwego wyjaśnienia, które nasi naukowcy próbują podciągnąć pod jakąś teorię. Bo tych teorii jest bardzo dużo, dlatego ja w swojej książce posyłam się na księdza profesora Michała Hellera, który bardzo dobrze napisał książki, którą nazwał Ostateczne wyjaśnienie Wszechświata, który właśnie w swoim takim analizie lub prekursorze historycznym pokazuje, jak powstawali różne teorie fizyczne, z początku filozoficzny może, potem fizyczny, potem to powiązane było z astronomią, jak naukowcy szli potichutko krok po kroku od prostego do więcej skomplikowanego wyjaśnienia to, co oni odbierali jako otaczające nasz wszechświat. Ale to wszystko działa na jednych i tych samych zasadach, prawach i metodach badania. Dlatego na przykładzie naszej planety Ziemi, właśnie jej prawdziwej i prawidłowej budowy, ja postaram się dalej pobudować te wszystko następne swoje wykłady, które będą dotyczyć po naszej planety Ziemi, budowy i funkcjonowania naszej gwiazdy Słońca, jej powiązania i współoddziaływania, jak nie tylko z naszą planetą Ziemi, bo ona blisko znajduje się od naszej gwiazdy w porównaniu z pozostałymi planetami, które są za Ziemią, ale także to wyjaśnia, jak powstał Układ Słoneczny, co to znaczy określenie terminu, który bardzo często i bardzo dużo używany jest i w literaturze, i w środkach masowego przekazu, który no, dotyczy rozwoju współczesnej nauki, które nazywają Wielkim Wybuchem. Wielki Wybuch to jakoby, podkreślam to słowo, jakoby to coś, kiedy powstał nasz Wszechświat. Moim zdaniem i zdaniem moich nauczycieli to jest mylne rozumowanie powstania naszego Wszechświata. Bo praktycznie w tym wielkim wybuchu jest odzwierciedlona i wskazane tylko powstanie naszego układu słonecznego, który miał powstać po kolejnym wybuchu starej gwiazdy Słońca, тобто, jak mówią starożytne filozofii i hinduski, i daoizmu, to co ja mówiłem poprzednim wkładem, jesteśmy w 1002 cyklu rozwoju naszego układu słonecznego. Ale takich układów słonecznych jest bardzo dużo. Jest nie tylko nasz układ słoneczny, jak wszystkie na pewno Państwo wiecie, od czasopism popularno-naukowych typu Focus, różne inne też czasopisma bardzo często drukują takie nowe odkrycia naukowców. Ja nie będę tu wymieniać, żeby nie reklamować te czasopisma za dużo, ale to wszystko jest powiązane z tym, co nas otacza. Тобто, z początku, tak jak mówiłem w poprzednich wykładach, rozwój ludzkości na Ziemi opierał się na teorii, które próbowali odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania ludzkości, które zadaje ludzkość sobie aż do teraz. To są bardzo proste pytania. Skąd jesteśmy? Dlaczego jesteśmy tu na Ziemi, w jakim celu to znaczy i dokąd zmierzamy? To jest pytanie proste, ale jak znam z doświadczenia nie tylko naukowego swego, ale i życiowego,
odpowiedzi na proste pytania są bardzo ciężkie i bardzo skomplikowane. Bo nie ma nic więcej bardzo ciężkiego i skomplikowanego, jak odpowiedzieć na proste pytania. Dlatego, żeby odpowiedzieć na te proste pytania bardzo zrozumiałym językiem dla zwykłych ludzi, trzeba wiedzieć poprzednie, to trzeba mieć odpowiednie bazy, dlatego ja w swoich wykładach cały czas nagłaśniam na wykształceniu, bo to praktycznie daje ludziom młodym rozumowania i swojego położenia, i swojej roli, i celu dla konkretnego człowieka, co on będzie dalej robić w życiu i w końcowym punkcie, тобто końcowym punkcie swojego życia, jakie podsumowania on może zrobić sam dla siebie. To nie znaczy, że on może wyglądać na przykład na zewnątrz i prezentować się, czy siebie pokazywać z bardzo dobrej strony, bo sami wiemy, że są i dobre strony, i nie bardzo dobre strony u każdego człowieka. Ja nie będę się... Ale da zrozumienia, mam taką nadzieję, ludziom młodym, którzy teraz kształcą się w naszych czasach, w różnych szkołach średnich, w różnych uczelniach wyższych. I dlatego chciałem trochę zmienić lub skierować ich rozumowania na formowanie nowego światopoglądu, nowego człowieka naszej nowej ery. Bo jak mówiłem też w poprzednich wykładach, my przeszli praktycznie z poprzedniej ery lub przesunięcia ekleptyki i naszej planety Ziemi, która ma nachylenie do tej ekleptyki w wartości gdzieś około 23 stopni, do innego gwiazdozbioru, tobto z gwiazdozbioru ryb do gwiazdozbioru wodnika, który ten era trwa czasowo około 2160 lat. To zmienia pole energetyczne naszej planety, a pole energetyczne naszej planety bezpośrednio wpływa na każdą żywą istotę na tej planecie. Wpływa bardzo mocno i bardzo dużo właśnie na nas, na ludzi myślących, to na Homo sapiens sapiens naszej planety. Nawet bardzo dużo ludzi nie zdaje sobie, dla siebie z tego sprawy, że zmienia się energetyka, to zmienia się psychologia człowieka, zmienia się zachowania, to znaczy zaczyna się zmieniać światopogląd ludzi na otaczający ich świat, na otaczające ich środowisko. Wszyscy zaczynają rozumieć, że wszystko na wszystko wpływa i człowiek jest jak istota żywa, istota biologiczna, ściśle powiązana z budową naszej planety Ziemi. Dlatego chcę wrócić znowu do tego, co zacząłem, do prawdziwej budowy naszej planety Ziemi. Chcę też zwrócić się do tej prawdziwej budowy, bo ona pokazuje, że mamy planety, które praktycznie jest generatorem jądrowym lub silnikiem asynchronowym z napędem jądrowym, to więcej prawidłowe znaczenia, który praktycznie daje energię dla wszystkiego. I dla obracania się samego jądra, który obraca się według strzałki zegara, tak jak pokazane tutaj na malunku, тобто twarde, płynne jądro i ta powłoka kipiąca, jak trój współgrających między sobą warstw, cały czas obraca się według strzałki zegara, nad nią powstaje luka gazowa, a nad luką gazową powstaje nasza skorupa Ziemi, тобто planety naszej kora, który obraca się w przeciwnym kierunku. To stwarza tak zwany efekt silnika asynchronowego. Ale jednocześnie napęd jądrowy naszej Ziemi opiera się, jak każdy generator jądrowy, na czymś takim, jak z czego to powstaje i czym jest ciało robocze tego generatora. My wiemy na przykład, że w zwykłych generatorach na stacjach atomowych ciałem tym roboczym w jednym stopniu jest woda, w drugim tam lekkie metale typu litu i tak dalej, najnowocześniejsze urządzenia tych współczesnych reaktorów
atomowych, które pracują na wszystkich stacjach atomowych świata, ich jest bardzo dużo i wiemy, co to jest Czernobyl teraz, co to jest Fukushima, i żeby nie dopuścić dalej do czegoś podobnego w innych częściach świata, na innych elektrowniach jądrowych, a to jest bardzo ważne dla nas tutaj, dla Polaków, które mieszkamy w Polsce, bo praktycznie ze wszystkich stron jesteśmy otoczeni tymi stacjami atomowymi. Najbliższa stacja atomowa znajduje się w obwodzie kaliningradzkim. Teraz stacje atomowe w rozwiniętych państwach Europy Zachodniej są zamykane. Na przykład w Niemczech, które mają, najbliższym naszym sąsiedzi, które mają 19, to tam mieli praktycznie 19 stacji atomowych, praktycznie na dzień dzisiejszy 9 już zamknięte. Pozostały według decyzji rządu Republiki Federalnej Niemiec będą zamknięte ostatecznie, tobto zamrożone reaktory atomowe tych stacji do 2025 roku. To wszystko powiązane z tym, że mamy do czynienia z niebezpieczeństwem, tobto energia atomowa, która otrzymuje się ze stacji atomowych, ona jest bardzo tania. On jest trzykrotnie tańszy od energii, którą my otrzymamy na przykład od elektrociepłowni węglowych. I dwukrotnie tańsza od takich samych elektrociepłowni pracujących na gazie ziemnym. Ale ona z drugiej strony jest absolutnie ekologicznie czysta, ale niebezpieczna. Niebezpieczna tym, że stare konstrukcje reaktorów atomowych, oni wypracowują swój resurs, po pierwsze. Po drugie, oni nie mają takiego zabezpieczenia jak nowoczesne reakcje atomowe, tobto praktycznie potrójnego, poczwórnego zabezpieczenia według tego, żeby w swój czas, żeby nie nastąpił coś takiego podobny wybuch atomowy, jak było w Czernobylu czy na Fukushimie, w tym reaktor, który jest no, na poziomie garnka okrąglego, ale który z góry jest pobudowany jak pszczelisoty, tobto jest sześciokątny. I każdy z kątów tych tak zwanych prętów atomowych, które ja swój czas też ręcznie przenosiłem na stacji atomowej pod Kijowem, kiedy byłem jeszcze młody i zaczynałem swoją pracę po ukończeniu Uniwersytetu Kijowskiego, który nazywa się Twele, i oni każdy mieli wagę 16 kg, to wzbogacony uran, który nabiera się w takim rurkie w formie tabletek. Ale wokół tego praktycznie uranu jest według sześciokątu ustawione też sześć takich prętów, tak zwane pochłaniacze neutronów, które robi się ze specjalnych materiałów, które powiązane tam z litiem, z borem, nie będę tutaj panu głowy zawracać, i które, kiedy się podnoszą się, znaczy przyspiesza ta reakcja atomowa, tobto reakcja łańcuchowa sterowana rozpadu promieniotwórczego pierwiastka urana 239, ale katalizatorem, który służy uran 235 jak zapalnik, i jak zaczyna coś rosnąć typu temperatury, to od razu te praktycznie pręty, które pochłaniają, zrzucają się, tobto opuszczają się na ten sam poziom jak pręty atomowe, i oni praktycznie gaszą tą reakcję łańcuchową rozpadu promieniotwórczych jąder uranu. Tak to bardzo prosto pracuje. Ale nasz silnik asynchronowym, którym jest nasza planeta Ziemi, ona pracuje podobnie. Ciałem roboczym tego naszego silnika lub reaktora jądrowego, nie atomowego, podkreślam, a jądrowego, jest właśnie ta powłoka warstwy kipiącej, tobto metalokamienna. Bo w tej powłoce są obecne wyparowania metali ciężkich, które my z moim nauczycielem nazywamy teroidem, które stanowią koniec, тобто mają w pełnej okresowej tablicy pierwiastków Mendelejewa, ja pokażę potem, bo to ściśle powiązane z naszą planetą, które mają pozycję od 143 do 159 pierwiastka, który nasi naukowcy na razie jeszcze nie odkryli, nazwijmy tak, chociaż wiedzą o tym, bo mówiłem w poprzednich wywiadach czy wykładach swoich, że teoretycy przewidywali, тобто oni powiedzieli, że za pierwiastkami bardzo szybko rozpadającym, tobto mającymi okres swojego życia bardzo krótki,
powinna być jakaś wysepka stabilnych pierwiastków, super ciężkich. Dlaczego nazywamy ich super ciężkimi? Bo to wszystko jest powiązane z atomową wagą pierwiastką. Bo wszyscy wiemy na przykład, że atomowa waga pierwiastków tych końcówy znany nas dzisiaj okresowej tablicy pierwiastków Mendelejewa, to na przykład urana 239 mówi sama za siebie, chociaż uran ma 92 нейтрони, тобто, перепрошую, 92 протони, це я призначився, 92 електрони обрацаємося на орбітах вокруг ядра атому урану, але як ми відмінусуємо 92, то да нам лічби нейтронів в тим ядрі атому урану. І практично те нейтрони, вони відкривають практично засадничим і підставовим роль, поводують розпад перв'язків, які відбувається на розпаді, тобто ядро урану, вона на два нерівні перв'язки сі розпада, які стоїм ніже відлук свого знаку в кресовій таблиці Менделєєва, і при тим іде, вилятує з того розпадаючого ядра урану від 2 до 3 нейтронів, одночасно є практично виділяється дуже дуже енергії. Длатого та енергія далі іде на підгрівання тої води, яка є над реактором ядровим. Та вода циркулює по таким рурам, які закрінцовані в постаті цевки, поводуючи перекшталцення тим води в пари, яка з дуже високим тисненням вилятує і удержує на лопатки турбіни. Турбіна сі обрацася, обрацася генератори, то сам є продукція пронду, яка потім далі по відповідних друтах є висилана до кінцевих відбірців. Я ще так тільки запитам, бо мені приходить до голови одне питання. Чи то значить, що підчас тих реакцій атомових наступує трансмутація перв'язків? Так. Наступує так звана трансмутація перв'язків. Бо практично дуже інтересуюча річ відбулася докладно півтора року тому. Була проведена міжнародна конференція в Швейцарії, в Геневі. На конференції виступали двоє російських науковців. Один з них, то є фізик ядровий, такий самий, як я, а другий, то є кобіта, який є фізико-хеміком, подобним за викшталценням, як пан редактор тут проводив свої вивіади з пані, не вім, доктор чи науковцем, фізико-хеміком, пані Доротом Адамском-Рудковском, яка вона займується тими теж речами. Власне, та пані фізико-хемік, вони в своїх вистемпах, бо конференція була транслювана на Ютубі теж, вона є на Грена, і вона була проведена дуже в довгім часі, тобто десь около 2 годин тривав, по-перше, виклад спочатку тих двох науковців. Виклад є в Ютубі, можна його послухати, він є, нестети, тільки в двох язиках, в російському і в англійському. Спочатку виступував пан фізик ядровий, який зробив стемп і показав, що зараз росіяни запатентували в Швейцарії, підкреслюю, в Швейцарії, так і щось, як можуть припроваджувати трансмутації тих тяжких промінотворчих перв'язків, але трансмутація стеровано, і транспортації дуже-дуже приспішено. Бо, наприклад, звикла трансмутація перв'язків промінотворчих типу полону, типу урану і позасталих, які використовуються в реакторах атомових, бомбах атомових і так далі, вона йде достатньо довго, час, щоб дійти до кінцевого продукту. Наприклад, деякі продукти кінцевим є знані всім олов. Некоторим продуктом кінцевим є, наприклад, знаний всім метал, який є найбільше пошуківаний на землі, бо називається злото, бо то це головна підстава кожного панства, запас злота в скарбницях панствових, який дає тому панству відповідні позім до друкування своїх пінензи. Я мовлю тут не тільки о злотовці, але о євро, о долярах американських, о фунтах англійських і так далі, і так далі.
Dlatego ta transputacja pierwiastków była przez nich wymyślona, тобто była wymyślona dlaczego? Ona zbadana na zasadach na razie laboratoryjnych, dlatego że teraz w współczesnym świecie, w świecie nauki współczesnej i wysokich technologii, bardzo są poszukiwane pierwiastki rzadkie, tak zwane ziem rzadkich. Na przykład tego samego polonu, który był zatruty, znany były rosyjski szpieg w Londynie, których pokazywali, тобто 210 polonem praktycznie, ale nikt nie mówi, że te pierwiastki są bardzo potrzebne jako najważniejszych element akumulatorów. Bo na przykład my wiemy, wszyscy znamy, że mamy akumulatory w komputerach, w komórkach. Oni pracują głównie na litu, tym lekkim pierwiastki, który daje dostatecznie dłuższy czas zasilania energią elektryczną dla naszych urządzeń. Ale na przykład na statkach kosmicznych, które wylatują na przykład dla badania tego naszego Księżyca czy nawet Marsa, tam wykorzystują się właśnie te pierwiastki, takie jak polon, bo oni praktycznie są głównym źródłem zasilania w bardzo długim czasie energii tych wszystkich aparatów kosmicznych i satelitów, które ludzkość wysyła tak zwany dalny kosmos, тобто dalej niż nasza orbita ziemska, na której krążą stacje kosmiczne, dalej nasz na przykład Księżyc, który znajduje się na dystansie około 400 tysięcy kilometrów od Ziemi, i oni lecą dalej, тобто są badają nie tylko Mars, ale dolecieli już do Jowisza, do Saturna, do Uranu, Neptunu i praktycznie już przysłali zdjęcia Plutonu i lecą dalej w przestrzeń kosmiczną. Dlatego ta transmutacja elementów, które zrobili te dwa rosyjskich naukowca, zapatentowali to wszystko, oni zrobili na podstawie badania odpadów, rud tych ciężkich pierwiastków promieniotwórczych, ale te rudy oni pozyskiwali nie z Rosji. Oni pozyskiwali ze znanych złóż w Indiach, w Stanach Zjednoczonych, w państwach Ameryki Południowej, bo tam są duże, duże złoże urana, wszystkie wiemy, na przykład bardzo duże złoże urana znajduje się w południowej Afryce. RPA wydobycia uranu było zarejestrowane od bardzo, bardzo dawnych czasów, ale to jest absolutnie inna rozmowa. Oni praktycznie przy pomocy specyficznych i specjalistycznych bakterii przyspieszyli te transmutacje pierwiastków promieniotwórczych, takich jak Tor, takich jak Uran, jak Pluton, i nie tylko przyspieszyli, a doprowadzili, żeby te reakcje transmutacji elementów były sterowane do otrzymania końcowego produktu, na przykład złota, ale złota to jest nic nie znaczy w porównaniu z tylko co wymienionymi tak zwanymi pierwiastkami ziem rzadkich. Ja swój czas właśnie ten swój doktorat właśnie robiłem na 10 atomach, czy można powiedzieć jądrach atomów pierwiastków ziem rzadkich. Transmutacja pierwiastków okresowej układu, bo to nawet nie tablica, a układ można powiedzieć, naszych pierwiastków Mendelejewa, ona cały czas idzie według odpowiedniego schematu rozpadu. Nie można zmienić tego schematu rozpadu, trzeba przejść wszystkie fazy tego rozpadu, żeby dojść do końcowego potrzebnego nam pierwiastka, na przykład ziem rzadkich. Ale to wszystko idzie bardzo powoli, bardzo długo, to jest bardzo pracochłonne, bo to wszystko jest, odbywa się w reaktorach atomowych, na specjalnych przyspieszaczach cząsteczek elementarnych, które uderzają w te jądra jak w tarczy i powodują ich rozpad. I tam to wszystko jest bardzo drogo, bo na przykład bardzo znane takie poszukiwane pierwiastki dla medycyny, które wykorzystują się, na przykład znany wszystkich niemiecki koncern Bayern, który praktycznie na dzień dzisiejszy wynalazł i produkuje jeden z najlepszych leków, który najwięcej efektowno hamuje i przeciwdziała rozprzestrzenianiu się raka w organizmie człowieka. Ale to wszystko jest pobudowane na jakiejś bazie, тобто podstawą tego leku
służy pierwiastek, który my znamy i wszystkie powinny używać jego, ale nie promieniotwórczy, nazywa się selen 74. Dlatego jest bardzo dużo pierwiastków, które wykorzystują się w wysokich technologiach, w mikroelektronice, w budowie różnych urządzeń powiązanych z badaniem kosmosu. I tam powinno być wykorzystane te pierwiastki ziem rzadkich, takich jak lantan, jak itrym i tak dalej. Ja nie będę tu wymieniać wszystkich lantanoidów, to można zobaczyć w okresowej tablicy pierwiastków Mendelejewa. Oni są bardzo rzadkie, ale oni są niezbędne dla wysokich technologii przy produkcji odpowiednich nie tylko urządzeń, ale praktycznie substancji, które wykorzystuje się w tych różnych urządzeniach. Znaczy, te naukowcy praktycznie przyspieszyli ten naturalny rozpad, transmutację w setki tysięcy razy. I przyspieszyli nie tylko wykorzystując te specyficzne bakterie, które mogą się rozwijać w tym środowisku promieniotwórczym przy odpowiednich temperaturach, bo przy rozpadzie tych pierwiastków tam dostatecznie wysokie temperatury, wszyscy wiedzą o tym wszystkim, ale lub powinni wiedzieć. No, jak kto nie wie, to można zasiągnąć do wujka Gogla i wujek Gogla wszystko wie. Oni doprowadzili też, że to przyspieszenie zrobiło to, że otrzymanie tych bardzo drogich pierwiastków, o których ja tylko co wymieniłem, bo na przykład, dla przykładu, 1 gram pierwiastka selena 74, ale bardzo czystego, to znaczy bardzo czystego, 5/9, to 99,3 po tym. Ona jest bardzo droga. Tobto 1 gram tego pierwiastka, który wykorzystuje się w takiej czystej postaci, w takich ampułkach, które są w zrobione próżnia tam specjalnie, żeby nie było zanieczyszczenia, oni kosztują tak mniej więcej 1 gram, podkreślę. Kilkadziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich. Już nie mówimy o innych, niektóre są jeszcze droższe. Znaczy, ta transmutacja pierwiastków, o których ja tylko co mówiłem, które było w występie tej w Szwajcarii półtora lata temu, tych dwojga naukowców rosyjskich, oni praktycznie dają w warunkach na razie laboratoryjnych, jeszcze raz podkreślę, otrzymania tych niezbędnych pierwiastków na dużo taniej, nieżeli to, co teraz otrzymuje się w odpowiednich centrach jądrowych państw rozwiniętych, które mają reaktory atomowe, przyspieszacze i tak dalej, bo to są bardzo drogie zabawki. No, zabawki ja to nazywam jasno, że w nawiasie. Dlatego ta transmutacja jest tak ważna, bo praktycznie ona powinna doprowadzić do obniżenia kosztów produkcji bardzo wysokotechnologicznych rzeczy. Nie tylko substancji, a wszystkich pozostałych z tymi substancjami powiązanych, urządzeń, aparatów i tak dalej. Ale znowu wrócimy do naszej planety Ziemi. Znaczy, ciałem roboczym naszej planety Ziemi jest właśnie ta 217 km grubości warstwa powłoki kipiącej, metalokamiennej. Metale dlaczego? Bo, tak jak mówiłem, po wybuchu supernowy następuje tak zwana synteza termojądrowa. To, co współczesne fizyki we wszystkich rozwiniętych państwach świata teraz głowkują się i nie mogą osiągnąć. Tobto wymyślając i badając tak zwane tokamaki, podobne nim urządzenia, które powinny nam jakoby, tobto nam ludzkości, dać dostęp do darmowej znowu w nawiasie energii, której jest bardzo dużo i którzy może czerpać prawie ze wszystkich stron. Ale kiedy robią bilans podsumowania tej energii, która wykorzystuje się dla tego, żeby doprowadzić do pracy tych tokamaków, tobto do uzyskania energii termojądrowej, to okazuje się, że mamy bilans ujemny, tobto energii trzeba na dużo więcej wrzucić, niżeli tej energii, którą my z powrotem możemy otrzymać. Dlatego ja mówię o bilansie ujemnym. Znowu wracamy do naszej planety Ziemi. Znaczy, ciałem roboczym tej naszej planety, tobto naszego reaktora jądrowego, jest ta powłoka kipiąca. Ona składa się z metali, które jednocześnie promieniują
Тобто вилятуємо з тих металів такі частички елементарні в тій тілі робочим нашої планети Землі, тобто 217 кілометрів грубості, так і знані нам частички елементарні, як електрони, як нейтрони, як протони, ораз інні частички. Ну, інних частичках, як дочемо до того, то я буду оповідати о біологічній сятці нашої планети, яку ми називаємо сятком Хартмана люб сятком Керего. Покаже панству, для чого є та сятка і яка фізичний сенс, що то поводує повстання тої сятки. Знову поводує то саме. Тверде і плинне йондро нашої планети Землі ораз тільки це перед тим упомняна приземня та тінька варства попілова, який відділя гурну частину люки газової нашої первотної астеносфери, тобто атмосфери під нашим скорупом, від дольної частини нашої скорупи земської. Чому вона служить, та варства попілова? Значить, та варства попілова служить практично двояким цілям. В варстві попілової повстає так зване промінювання барстерове. Промінювання барстерове, то є таке промінювання типу імпульсу, воно має длугость свого імпульсу десь кілька мікросекунд і повторюється від 10 секунд до кількодесяти секунд. В варстві попелової промінювання твердого, а практично плинного йондра нашої планети, яке є не тільки промінюванням електронічним, бо емісія електрону в виді протону і нейтрону, але і промінюванням вітоновим. Тобто так, як і мовили в попередніх своїх вистемпах, що наші супертяжкі перв'язки, тобто кінцівка окрісової таблиці Менделєєва від 143 до 159, вони мають свою подвійну структуру, структури будови своїх йондер. Бо, наприклад, так як тільки що мовили, що уран 239 і уран 235 мають свою масу атомову, 235 і 269 атомових єдностек маси, бо треба прецизійно вказувати, в яких єдностках ми то все міжимо, щоб все зв'язати кінець кінцю. То те супертяжкі перв'язки на кінцю, наприклад, маємо свою масу атомову 353, 355, 357. Тобто, можете панстві собі виобразити різницю, яка повстає між масом знаних нам перв'язків, тобто таких тяжких, як уран, тор, і подобних до них, Плютон, а масом, які мають перв'язки, знайдуючися в твердому і плинному йондрі нашої планети, які мають масу атомову 350 кінець єдностих атомових. То значить, там є щось такого, що ще не збадане і не показане нам, тобто обивателям або опінії публічної, на цілій планеті, що є інні перв'язки з інним своїм структуром, інним своїм енергетиком і інним своїм завартостям інформаційним. Бо то все між собою пов'язане. Так як мовили, вокол кожного зовнішнього електрону на орбітах тих тяжких перв'язків може обратися до 8 вітонів. То є дуже просто знову зробити аналогію. Всі віємо, бо дуже знаний є нам наш перв'язок, який ми називаємо фосфор. То є 15-та клітка, яка займує фосфор в окрісовій таблиці перв'язків Менделєєва. Але фосфор, всі на то звернули увагу, має унікатові свої властивості, як фізичні, так і хімічні. Тобто, він є дуже
energo naprężony, tobto pojemny, energopojemny. Oprócz tego on oddziałuje bardzo gwałtownie w różnych reakcjach chemicznych. To zwrócili uwagę na to chemiki. Dlaczego tak jest? Dlaczego ten pierwiastek fosfora jest unikatowy? Bo fosfor w odróżnieniu od wszystkich pozostałych pierwiastków od początku naszej okresowej tablicy lub układu pierwiastkowo-Mendelejewa, od wodoru zaczynając i kończąc uranem, on ma na pięciu orbitach swoich pięciu zewnętrznych elektronów, każdy z tych elektronów ma jeszcze satelity drugiego rządu. Тобто типу так, то знову аналогія, як наш уклад сонячний, значить, сонце є гвізда, вокруг нашої гвізди обертаємося планети укладу сонячного, але ніктори планети мають свої сателіти, так як Земля має, наприклад, сателіта нашого Ксіжиця. То власне Ксіжиць то є сателітом другого ступня, бо Земля є сателітом першого ступня в порівнянні до нашої гвізди сонця. Так само в фосфорі кожен з п'яти зовнішніх його електронів має сателіти другого ступня, який є вітон, який теж обертається вокруг електрону, так само, як наша Земля обертається вокруг еліпси, в одним з фокусів якої знайдується Сонце. Так само вітон обертається вокруг електрону на зовнішніх орбітах фосфору, в одним з фокусів якої знайдується наш електрон. Але той вітон, який обертається в фосфорі вокруг тих п'ятьох зовнішніх електронів, має свою енергопоємність шестикратно більшу, ніж наш електрон, приймаючи то все за єдностки, ораз він є більше інформаційний, тобто поємність його інформації, то значить то, що він може приносити як єдностка інформаційна біт, є 10 до потенги 5 більше, нежели та поємність інформаційна, яку може приносити наш електрон. То все є в порівнянні. Фосфор є ще унікатовим перв'язком, то я буду показувати теж на певній окресовій таблиці перв'язків Менделєєва. Є так званим фосфорово-вітоновим мостком поміж відділенням двох пуль енергетичних, тобто поля електронічного, яке розпрощається в середовиську магнетичним, яке ми неправильно називаємо і окреслюємо то як поле електромагнетичне, які імпульси якого приносимо, наприклад, всі наші комірки нейронові, сіті нейронові і так далі, і так далі. Науковці, які займаються біологією, але біологією квантовим, ораз займуємося генетиком і займуємося теж генетиком квантовим, зауважили і вилічили, що єжелі би було так, що всі імпульси наших сітей нейронових приношені є при помоці поля електромагнетичного, які всі віємо, що маємо свою швидкість максимально около 300 тисяч кілометрів на секунду, але як полічити ті всі одрости від тих нейронів, я не буду тут вказувати наукові назви, щоб наших слухачів не запенді, то буду потім оповідати в наступних частях дотичонці праці нашого мозку, нашого укладу нервового, нашого крингослупа і так далі, і так далі. Тобто буду оповідати о чоловіку. Вони не встані, навіть узгляндяємось там швидкість 300 кілометрів на секунду, дотрить до відповідних нажондів, які висилаємо свої імпульси, які стеруємося від луксеті нейронову дотираємо до мозку, і той мозк якоби мусить обробити там інформації, на підставі обробки тієї аналізи та інформації подіють децизії і з повороцем вислати той імпульс до того нажонду чи до тієї комурки, яка прислала до нього той імпульс, а комурка вже тоді віє, що їй робить, бо є зажандзання, є стерування. Значить, не надонжами з тим швидкостю імпульсу електромагнетичного. Мусимо мати чотирикратно більшу швидкість, щоб чоловік, як
praktycznie zamknięty system samoregulujący się, samonaprawiający się, samosterujący się, trzy razy samo, mógł funkcjonować tak, jak teraz funkcjonujemy my. To wszystko wiemy, nie nadążamy. To po pierwsze. Po drugie, były robione takie badania podczas jeszcze prowadzenia pierwszego wybuchu bomb atomowych, to na poligonach New Mexico w Stanach Zjednoczonych i potem na poligonach w dalekiej Rosji, kiedy prowadzili te próbne wybuchy atomowe. Podczas wybuchu atomowego powstaje tak zwany impuls elektromagnetyczny, który jak leci, wybije wszystko elektroniki i w ogóle nic nie pracuje. Dlatego podczas wybuchu w Czarnobylu i w Fukushimie impuls elektromagnetyczny praktycznie wyprowadził, unicestwił czterokrotne zabezpieczenie sterowania ze strony elektroniki i elektrotechniki wszystkich mechanizmów, które by rzucali te praktycznie słupy lub pręty dla zamrożenia niesterowanej reakcji łańcuchowej, która na przykład w Czarnobylu doprowadziła do wybuchu, który zarejestrowali wszystkie satelity, nie tylko krążące wokół naszej planety Ziemi, ale potem. Znaczy, podczas powstania wybuchu bomby atomowej robili badania na żywych organizmach. I o dziwo, jakby my, jako istoty żywe, pracujący według sterowania sieci neuronowych, to jest podobne tak jak mikroschemy czy tranzystory, impulsy elektromagnetyczne w ogóle by wszystko powybijał i żadnego sterowania, żadnej łączności by nie było. Tobto człowiek jak organizm biologiczny by zginął, ale tego nie następuje. Dlaczego? Bo u nas właśnie jest drugi system energetyczno-informacyjny, który my nazywamy polem witonowym, którego cząsteczki, witony, oni rozprzestrzeniają się z szybkością czterokrotną większą od szybkości rozprzestrzeniania się pola tak zwanego elektromagnetycznego. Przenośnikiem tej fali jest fala elektroniczna, nie elektromagnetyczna, elektroniczna. Znaczy, pole witonowe ma swojego nośnika, tobto witona, który niesie tą falę witonową z szybkością 4C. To znaczy, 4 razy mnożymy na 300 tysięcy kilometrów na sekundę, otrzymamy 1 200 000 tysięcy kilometrów na sekundę. I ta szybkość pozwala temu impulsu od każdej naszej komórki, który zrzesza się w narządy, potem powstają skomplikowane narządy i wszystko między sobą gra, on nadąża ten impuls dotrzeć do mózgu, w którym, tu się ja zgadzam z pani Dorotą Adamską-Rutkowską, bo mam to potwierdzenie uzasadnienia, że świadomość, rozum i dusza człowieka nie znajduje się w naszym mózgu, a znajdujemy się na zewnątrz. Ale do tego wrócimy troszeczkę później. Te pole witonowe, które jest promieniowaniem twardego i płynnego jądra naszej planety, bo dalej ja będę pokazywać te pierwiastki, superciężkie teroidy, jak oni składają się, ich parametry unikatowe, bo oni mają tak zwane swoją podwójną strukturę. Dlaczego mówię podwójną strukturę? Bo na przykład wokół najważniejszego pierwiastka z tych teroidów, które my nazywamy pierwiastką z numerem 157, na zewnętrznych orbitach jego elektronów, 54 elektronów, każdy z których ma dodatkowo 8 witonów, które obraca się wokół każdego z tych 54 elektronów. I my mamy dodatkowe struktury tego superciężkiego pierwiastka, który składa się 157, znaczy to jest 157 protonów, 157 elektronów i różnica 355 minus 157 to jest ilość neutronów w jądrze tego pierwiastka. Ale w związku z tym, że 157 elektronów na zewnętrznych orbitach 54 elektronów, to jednej trzeciej praktycznie zawartości
chmury tak zwane elektronowe, podkreślam słowo tak zwane, bo potem dalej ten będę tylko odnosić, każdy z nich ma 8 witonów. To razem ta struktura stanowi 432 witony. I dlatego ta struktura stanowi sobie jakby podwójną spiralę. Dlatego te pierwiastki mają takie unikatowe właściwości, które ja dalej zademonstruję, pokażę. Na temperaturach ich topnięcia, na zawartości, тобто на розірвання цих перв'язків, на різні інші фізичні і хімічні параметри, які здецидовані різняться від параметрів, знаних нам перв'язкам перших двох третіх завартості окресової таблиці перв'язків Менделєєва. Я ще допитам. Чи означає то, що наша Земля є збудована в той спосіб, що im bliżej centrum jądra, tak, tym cięższe pierwiastki. Tak, tak. I dlatego znowu dementuję tę teorię powstania naszego układu słonecznego, jakby do zagęszczenia się tej chmury gazowo-pyłowej, z której powstał nasz układ słoneczny. Bo jak iść tą tropą, to znowu my wychodzimy, jak ja to nazywam, do teorii trzech żelaznych słoń. To znaczy, naukowcy nasi z początku, kiedy badali nasze gwiazdy Słońca, od której my są bardzo uzależnieni, bo jak nie było promieniowania słonecznego, to by nie było życia na naszej planecie. I my jak ludzie też by nie funkcjonali, po prostu nie doszłoby do tego rozwoju form biologicznych na naszej Ziemi, wieńcem którego i stał człowiek просто ходзонцей, тобто Homo erectus, як його називаємо по-науковому, з яким потім викшталтився чоловік сполучесний, який ми всі з нами називаємо чоловіком з Кроманьо, тобто з того регіону Франції, де знайшли щонки сполучесного чоловіка і для того вокруг тієї місцевості назвали. То є пов'язане ще з тим, що Сонце, як наші науковці мовили, але то буде в дальших частях моїх викладах, то яких я щеголово буду розпатривати реальним і правдивим будови нашої гвязди, не складається з водору і гелю, як зараз прийнято, що є так зване протон-протонові реакції, синтези термоядрової, які якоби, підкреслюю знову слово якоби, чотири атоми водору лонче в єдно ядро гелю, на підставі того, тобто синтези термоядрової, виділяється дуже дуже енергії, яка і є практично промінюванням сонячним, яке дотіра ну, практично до всіх планет нашого укладу сонячного. Нема ніч смільного, бо Сонце, я ще раз підкреслюю, наразі тезом, а далі буде то щегулово оповідати, є гвяздом метальовим. Тобто, подставом Сонця і будова Сонця є подобна до будови нашої планети Землі. Тільки є засаднича різниця. По-перше, середниця є дуже дуже, бо понад 1 300 000 кілометрів, в порівнянні з нашим середницем тільки 12 756 кілометрів. По-друге, тверде ядро Сонця є дуже велике, теж около 1 000 000 кілометрів середниці. Над тим твердим ядром є ядро плинне, а над тим ядром плинним є тільки варства кип'янця, так само, як у нашій планеті Землі. Вона має грубость кількадесят тисяч кілометрів, то будемо розглядати потім, і практично над тій гірній же повлоці, тій варстві кип'янця, зачина поставати така корка, скорупка. І коли скорупка пенка, бо іде цілий час реакція розпаду супертяжких перв'язків, виланяємося щеліни, які ми називаємо плямами на Сонці, з яких ми достаємося в пристань космічну, так зване протуберанці, ідуть дуже дуже промінювання протонове Сонця, і повстає так званий вітер сонячний.
O tym dalej będziemy rozmawiać. Znowu wrócimy do naszej planety Ziemi, bo to jest bardzo ważne. To jest podstawa, dlatego ja z uporem maniaka będę znowu wracać do tego, bo to jest powiązane z tym, żeby ludzie zrozumieli, jak wszystko ze sobą jest powiązane. Nie tylko w naszym układzie słonecznym, ale oddziaływania na nas, na ludzi, a to jest bardzo ważne dla każdego z nas, i energetyki naszej planety Ziemia, tobto jej promieniowania, i energetyki i promieniowania słonecznego. Wracam, z powrotem i wyjaśniam, jak powstał generator pola magnetycznego naszej planety Ziemi. Te ciało robocze reaktora jądrowego naszej planety zaczyna emitować bardzo duże strumienie elektronów w tą warstwę gazową, która jest grubości około 2900 km. W związku z tym, że ona jest różna na różnych swoich poziomach, tobto dolny poziom, parametry tego wskazane na malunku i tak dalej, pokazane, i ciśnienie, i temperatura i tak dalej, na górnym miejscu. I tam bardzo dużo jest koncentracji, tobto tych rozpylonych pierwiastków metalowych, które powstają, plus układ gazowy, тобто jego ciśnienie i temperatura, oni właśnie powodują powstanie zamkniętych sznurów plazmowych, które obracają się wokół całej tej pierwotnej atmosfery, atenosfery, тобто nie tylko wokół biegunów, jak pan Krzysztof pokazywał, bo tam jest SUV, do którego potem wrócę. Dlaczego i jak to się odbywa i natężenie pola magnetycznego Ziemi zmienia się, też pokażę w konkretnych liczbach. Znaczy, te sznury plazmowe powstają tak, jak tutaj pokazane, w wielu miejscach i oni cały czas się obracają się. Według zasad znanej z elektryczności i magnetyzmu w szkole średniej, przy obracaniu się pola elektronicznego następuje natężenie tego pola elektronicznego, które nazywamy E, a to w swój czas powoduje prostopadle do niego powstanie pola magnetycznego H. I to razem wszystko daje tak zwane fale elektromagnetyczne, które dalej rozprzestrzeniają się. Właśnie tu w granicy pomiędzy ciałem roboczym, tobto powłoką kipiącej warstwy metalokeramicznej, a warstwą gazową i powstaje generator pola magnetycznego Ziemi. Dlatego on ma tak dużo tych warstw, tak jak my robimy to na doświadczenie, jak magnes weźmiemy i opiłki z żelaza i potem oni wystrajają się wokół tego magnezu w odpowiednich liniach. To samo jest u naszej planety Ziemi, ale oprócz tego ono cały czas się obraca. A obraca się dlatego, że trójskładnik, тобто twardy, płynny, jądro planety, oprócz warstwa kipiące, obracają się w jednym kierunku według strzałki zegara, a nasza powłoka skorupa kręci się w odwrotnym kierunku. I przebiegunowanie, jak ja ubiegłego razu mówiłem, następuje tylko jeden raz. Pierwszy i ostatni, kiedy skorupa powłoka Ziemi oddziela się od jądra, тобто od trójskładnika, który powstaje, тобто twarde, płynne, warstwa kipiącej i nad nim stała skorupa. Skorupa zaczyna się oddzielać się od tej składnika warstwy twardego, płynnego i jądra warstwy kipiącej i zaczyna się po cichutku się rozdmuchiwać. Dlaczego? Bo na podstawie rozpadu ciężkich jąder powstają różne pierwiastki, włącznie z gazami. I te gazy, jak jest pojemnik zamknięty, тобто typu balon, którego każdy tata, mama kupują dzieciom, potem bierze, rozdmuchuje i on zwiększa swoją powierzchnię i zwiększa swoją pojemność. To podobnie jest do naszej planety Ziemi, tylko to gazami, które ich rozdmuchują, to jest końcowe produkcje reakcji rozpadu super ciężkich pierwiastków. Potem następuje synteza wodoru, na przykład i tlenu, i powstaje woda. Dlaczego o tym mówię? Chcę, żeby państwo rozumieli, że jeszcze raz zwracam się do tej warstwy popiołowej pod
wewnętrzną skorupą naszej planety, bo na tej warstwie popiołowej, dalej to pokażę, które będę udowadniać, jaki jest fizyczny sens i jak działa siatka Hartmana, tobto biologiczna siatka naszej planety, właśnie następuje wielokrotna interferencja i dyfrakcja fali witonowej w tej warstwie popiołowej. Jakby tego nie było, to twarde promieniowanie witonowe może zabić wszystko żywe. Ona musi być obniżona według swojej częstotliwości, tobto z krótkiej długości fali zwiększyć swoją długość fali, wtedy następuje jej pozytywne oddziaływanie na organizmy żywe. Dlatego, że fala witonowa, ona ma charakter trójwektorowy, тобто trzy wektory prostopadły jeden do jednego w płaszczyźnie X, Y i Z, powstaje fala witonowa. Fala witonowa jest podobna do fali pola elektromagnetycznego, dlatego pole elektromagnetyczne nazywają często wysokie częstotliwości tego pola, тобто, które bardzo przybliżone do gamma diapazonu promieniowania, bo praktycznie dlatego, żeby to więcej zrozumieć, był przeprowadzony taki bardzo prosty, proste eksperymenty, doświadczenia ze studentami w jednej z uczelni wyższych. Znaczy, studentom pokazali takie proste urządzenia, które my przesyłamy na przykład promień lasera po włóknach, teraz światłowodowe. Tobto światłowód, zrobili kawałek światłowodu, prosty kawałek i puścili promień lasera wzdłuż tego światłowodu, bo to jest jakoby przenoszenie informacji i tak dalej, które są działają teraz bardzo dużo, wykorzystujemy się tych światłowodów. Ale przy tym zaświadczeniu wykorzystywali kompas. Tobto zaczęli mierzyć, czy jakby wewnątrz tego, jak my mówimy, jest promień lasera, значит, повинно быть вываливать в тих влукнах світловодових якийсь рух електронічний, фотоновий чи щось подібне. Компас ніч не показав. Не зареєстрував поле магнетичного. Зробили інне дуже просте засвідчення. Тен сам світловод, бо він є з генки, як його підгріть, то зробили в формі цевки, тобто закрутили спіраль. І знову пустили z torca tego pierwszego światłowodu ten sam promień laseru. Podnieśli kompas, sam pole magnetyczne pokazał. Dziwne jakoś. Światłowód to wrodzie izolator, тобто nie powinno być w nim prądu elektrycznego i pole magnetycznego w związku z tym. Ale o dziwo, pokazuje, że jest. Dlatego ja to nazywam, że to jest pole quasi-witonowe, to pole elektromagnetyczne, które rozprzestrzenia się nie prosto, a według cewki, po spirali. Bo w tym momencie powstaje ten trzeci wektor oddziaływania, który powoduje, bo każda cząsteczka naszej materii, naszego wszechświata, ona ma według swego zakręcania się, które będę szczegółowo rozpatrywał tutaj razem z panem redaktorem w dalszych moich wykładach, które powiązane będzie z tematem, jak naprawdę jest pobudowany nasz wszechświat. Ja to wszystko konkretnie pokażę, w konkretnych liczbach, dlaczego, skąd i jak. Przy rozprzestrzenianiu się fali elektromagnetycznej prosto nie powstaje, тобто ma fala elektromagnetyczna dwa kierunki, dwa swoje wektory, po X i po Y, тобто płaszczyźnie. Kiedy zaczyna się zakręcenie się według trzeciego wektoru, тобто osi Z, powstaje dodatkowa energetyka, dlatego mówią na przykład, że każdy budynek mieszkaniowy, który znajduje się blisko do sieci wysokoenergetycznych, nie powinien znajdować się od nich bliżej niż na 50 metrów, bo zaczyna się oddziaływanie pola elektromagnetycznego na biologiczny organizm człowieka. Dlaczego teraz bardzo dużo piszą o negatywnym wpływu pracy komórek
innych urządzeń elektromagnetycznych, tak zwanych, na nasz organizm, bo tak jest. Ale potem do tego wrócimy. Znaczy, znowu wracamy do planety Ziemia. Powstała generator pola magnetycznego naszej planety, który praktycznie jest tarczą ochronną naszej planety od zewnętrznego, bardzo wysokoenergetycznego promieniowania słonecznego oraz kosmicznego. Bo jak nie byłoby tej tarczy, to praktycznie życie by na Ziemi mogło się rozwijać tylko na głębokościach oceanów. Bo docierając do lądu i nie mając tej ochronnej tarczy, tak jak nie ma ochronnej tarczy na przykład Mars lub nasz Księżyc lub Merkury, między innymi planeta Wenus, o której ja mówiłem, też na razie nie ma swojej tarczy. Tobto nie ma pola magnetycznego jak planeta, który według swojej średnicy jest podobny do planety Ziemia. Ale to potem też do tego wrócimy, dlaczego, co i jak. O przemeblowaniu naszego układu słonecznego, tak jak mówiłem w poprzednim wykładzie. Czyli wygląda na to, że płaszcz popiołów chroni nas od promieniowania wewnętrznego, tak, a płaszcz magnetyczny od zewnętrznego. Absolutnie prawidłowo, panie redaktor. Absolutnie. Dlatego jeszcze to jest bardzo ważne dla zrozumienia, że wewnętrzna atmosfera naszej planety, tobto astenosfera lub pierwotna atmosfera, ona daje zasilanie gazami niezbędnymi do życia każdego żywego organizmu na naszej planety, tobto uzupełnia naszą atmosferę. Bo jakby tego uzupełnienia nie było, to wiatr słoneczny znosiłby górne warstwy naszej atmosfery do przestrzeni kosmicznej i nasza by Ziemia bardzo szybko by straciła swoją atmosferę, podobnie jak taką atmosferę stracił Mars. Najbliższa do nas planeta, czwarta numer w naszym układzie słonecznym. Dlatego to jest ważne. Tobto ta warstwa popiołowa, ona pełni funkcję obniżenia natężenia promieniowania witonowego, żeby ono nie zabijało organizmy żywe, a powodowało normalny ich rozwój. Bo praktycznie to jest podstawą egzystencji naszego ciała poziomu drugiego, tobto tego, co ja nazywałem w poprzednich swoich występach matrycą energoinformacyjną lub ciałem witonowym. Tobto efekty fantomowe, wszyscy chory, które mieli i czy mają ucięte kończyny, na sobie właśnie mają to wszystko doświadczenie. Że człowiek się budzi, się nogi u niego czy końcówki innej nie ma, a on czuje, że jakoby ona jest. Tobto jego podświadomość rejestrują pole te drugiego poziomu witonowe, mówi, że wokół każdej końcówki, każdej komórki, każdego układu komórek, który my nazywamy narządy, istnieje jeszcze pole witonowe lub matryca energoinformacyjna, który dokładnie kontury tego ciała fizycznego przestrzega i który jest tą chmurką sterowania i zarządzania przemianą i budową naszej materii w naszym ciele fizycznym, który składa się z prochu ziemi, tak jak Biblia mówi, z prochu powstaliśmy, proch się wrzucimy. To jest bardzo proste. Z jednej strony bardzo proste, kiedy wiesz. A kiedy wiesz, to znaczy poszerzy się horyzont twojego własnego rozumowania. Tobto poszerzy się i zmienia się światopogląd. Dlatego na przykład byli bardzo dużo takich często pytań. A dlaczego my tego wszystkiego nie widzieli wcześniej? Dlaczego? Odpowiadam bardzo proste. Bo na przykład wtedy, kiedy ja się kształciłem, byłem młodym człowiekiem, tobto lata 60, przepraszam, komputerów my jeszcze nie mieli. I w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego jest jak komputer. Ja już nie mówię o komórkach. To w ogóle nie było. Internetu też nie mieliśmy. Bo internet praktycznie powstał w drugiej połowie lat 80. Teraz my mamy dostęp. Tobto tym samym ja chcę powiedzieć, że ludzkość musiała dojrzeć do tego poziomu rozwoju wiedzy, która potem
stosowana była w konkretnych urządzeniach wykorzystującym tą wiedzę, która doprowadziła praktycznie nas, ludzi planety Ziemi, w 2018 roku do tego poziomu, który teraz mamy, że dziecko, które kiedyś po urodzeniu w ogóle no, miało ołówki, tam malowało w szkole podstawowej, to pierwsza, druga, trzecia klasa, różne malunki, tam kolorowało to wszystko, uczyło się prawidłowo wypisywać te literki. Teraz młode dziecko praktycznie rodzi się z komputerem i z komórką w rękach. Тобто młodzi, którzy mają 5-7 lat, oni lepiej posługują się komórkami niż ich rodzice. Tak często bywa. Dlatego, kończąc ten wykład o budowie naszej planety Ziemi, chcę jeszcze raz podkreślić, dlaczego tak jest zbudowane. A zbudowane to, тобто to, do czego my z moimi nauczycielami dotarli teraz, тобто na początku XXI wieku, było oparte na poprzedniej wiedzy, która jest ponad 100 lat wcześniej. Dlaczego mówię ponad 100 lat? Bo w 1912 roku niejaki pan naukowiec z Niemiec, który nazywa się Alfred Wegener, on zaczął badać dryf kontynentów na naszej planety Ziemia. Bardzo dużo jest teorii, że jakoby Ziemia powstała, potem ona miała taki wspólny kontynent, który jedni nazywają tam Gondwana, inny po innemu, nie będę tu się wymienić. I potem te kontynenty, które byli jedynym kontynentem, zaczęli się rozchodzić, rozpadać i tak według swojej szybkości rozprzestrzeniania się, bo kontynenty się poruszają z odpowiednią szybkością. To wszyscy geofizyki i ludzie wykształceni wiedzą. Dlaczego nasza planeta miała ten dryf kontynentów? I on zrobił bardzo interesujący eksperyment. On według mapy, тобто atlasu budowy naszej planety, powycinał dokładnie kontynenty na naszej planety, jak oni wyglądają, na przykład Euroazjatycki kontynent drugi, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka, Australia, Antarktyda. I zrobił takie coś. On na przykład w pierwszej kolejności dostosował zachodnie wybrzeże Afryki do wschodniego wybrzeża Ameryki Południowej. I to razem stanowiło jak jedna całość. Тобто jak klocki Lego. Jedno weszło w drugie. To samo on zrobił wtedy z euroazjatyckim kontynentem, z Ameryką Północną i kiedy poskładał te wszystkie nasze kontynenty, które wiemy, że są sześć ich na Ziemi, do kupy u niego wyszła jedna jednolita kula kamienna, nie wodna. Ale kula kamienna, a nie wodna, powinna była mieć na dużo mniejszą średnicę, нежели мы мамы терас. Але в зв'язку з тим, що було би то пшет, як континенти поскладали, і задав таке просте питання. Добре, якби континенти поскладати разом, цузамен, то вийдеш середниця десь в женду 6300 кілометрів. А ми мами терас середниця землі 12756 кілометрів. Але маса землі ще не змінила. Тобто ти всі тяжкі, супертяжкі перв'язки разом з камінями, тобто із гранітом, із базальтом і так далі, разом ніде не зникнули. І маса тієї землі зостала та сама. Тоді він дуже просто зробив теж досвідчення. Він поділив поємність кулі на маси. І втеді достав, що генстость матерії, які зараз наші науковці мовлять, що середня генстость на Землі становить 5,5 грама на сантиметр шістень. Чого так мало? А тут виходить так дуже. Генстость тяжких перев'язок влучні з злотом ми в'ємо. Тобто тут на позьомі 19,7, там 23 і щось. Грама на сантиметр шістень. А тут виходить з дуже простої апроксимації, тобто аналізи встеч, що
gęstość naszej planety powinna być ponad 32 grama na centymetr sześcienny, a może nawet więcej. Dlatego to wszystko doprowadziło do badań, które praktycznie, żeby nie zawracać głowy szanownym słuchaczom i za dużo nie gadać, wszystko pozostałe można będzie przeczytać w mojej książce w odpowiednim rozdziale, bo ja poświęcam temu bardzo szczegółowo, żeby ludzie zrozumieli, skąd te liczby powstali, bo mnie pytają, dlatego pan tutaj podaje konkretne liczby, na przykład dlatego nie jest 2163 km średnicy twardego jądra, a nie na przykład 2800. Skąd pan to wszystko wie? Odpowiadam właśnie stąd, z badań naszych poprzedników, którzy zadali się takim prostym pytaniem, które dla czegoś przedtem wcześniej nikomu nie wpadło do głowy. Jak wszystko razem połączyć, to my mamy tą kulę kamienno-metalową, która była nasza Ziemia, w momencie, tak jak ja mówiłem, kiedy jeszcze skorupa naszej planety nie oddzieliła się od jej twardego, płynnego jądra i warstwy kipiącej. To właśnie otrzymujemy to, co tutaj piszemy, 6422 km. Potem nastąpiło na podstawie, po tym jak nastąpił tam wybuch supernowej, to znaczy za 138 sekund była ta reakcja syntezy termojądrowej, po ukończeniu której natychmiast zaczął się rozpad superciężkich pierwiastków naszej okresowej tablicy Менделеева. А розпад допровадив для того, щоб з тих супертяжких перв'язків почалися виланятися мені тяжкі перв'язки, з тих мніших перв'язків почалися ще мені тяжче, дійшло то до легких перв'язків металу, дійшло до повстання газів, які почалися, як в бальоні, роздмухувати скорупи нашої планети, і для того середниця нашої планети почалася звінкшатися. Zwiększenie doprowadziło do tego, że po oderwaniu się skorupy nastąpił przewrot, to co ja przedtem mówiłem, i północny biegun magnetyczny trójpodziału, tobto jądro twarde, płynne i warstwa kipiąca, która jest na północy i odpowiednio na południe, ale podczas przewrotu, który ja potem dokładnie pokazuję na rysunkach, między innymi, który panu też wrzuciłem na maila, nastąpiła przewrót powłoki, ona musiała się w swoim obracaniu się w tym samym stronę, co i jądra twarde i płynne, z początku wyhamować, dlatego się przywróciła się z początku w poziomie pionowym, a potem stała osiągać tak zwane dynamiczne równowagi, znowu obróciła się jeszcze na 90 stopni i zaczęła się rozganiać się po cichutku do obracania się w kierunku przeciwnym, przeciw strzałki zegara, który i spowodowało to, co mamy teraz. Po pierwsze, powstanie generatora pola magnetycznego Ziemi. Po drugie, po cichutku zaczął się ta planeta wystygać, tobto obniżać się jej temperatura powierzchni, zmniejszać się ciśnienie. На підставі тих всіх реакцій і видостанняся з первотної атмосфери Землі з-під скорупи, бо первотні вулкани на нашій планеті діяли на дуже більше міцні і більше порівняно з обіцяними вулканами. Бо то можна повідати, що наші вулкани на нашій планеті – це вулкани вторинного позйому. Навіть найбільші вибухи, найбільше того випровадження того попілу і тієї лави, і тих камінь, які вилітують з вемноч вулкану, не дорівнявся навіть в 10% того, що були вулкани, які називаємося зараз вулканами-спіонцями, тієї первотної планети. То допроводило до того, що потім почалася синтеза газів, тобто водору і тлену, які видоставалися і були кінцевими продуктами реакції розпаду ядер тяжких, наступила синтеза, тобто повстала воду, вода, H2O. Та вода потихутко се конденсувалася на тій твердій повлоці, яка була наша Земля, вона се цілий час розмухувалася, появилася вода. І для того Земля одразу
była oceanem, тобто була планетом водним в своїй цілості. Океан первотний покривав скорупи з земної нашої планети. Для того потім, коли почалося її шевенце і роздмухіванняся тієї нашої скорупи планети, та скорупа в ніктурих місцях почала пенкати. І повстали первотні континенти нашої планети, які, як на бальоні почалися роздмухи, вони почалися розходити. Тобто наступив так званий дриф континентів, який потихутку все змінив, бо, наприклад, ще якісь 50 тисяч лет тому, то є дуже дуже того є тематом в інтернеті, współczesne kontynenty naszej planety nie znajdowali się jeszcze na tych miejscach, które mamy teraz. Ja już nie mówię o wcześniejszych czasach, na przykład 100 czy 150 tysięcy lat temu, bo takie symulacje komputerowe w internecie powstali, to można zobaczyć. To wszystko spowodowało to, że jak powstał ten pierwotny ocean i planeta zaczęła się rozdmuchiwać się i скорупа почала пенкати, то та вода, яка покривала в цілості землі, почала опущатися в те щеліни пінкнення, вистомпів льонд. Але льонд спочатку був покритий таким блотким, тобто була єдноліта рівніна блотіста на нашій планеті Землі. Але температура се обніжила, обніжилося тіснення, і почалося, як всі називаємо, знову звертаємося до Біблії, почався первотний засів життя на нашій планеті. Тобто постали перші комурки, так звані прокаріоти, як їх називають біологи і люди, які пов'язані з біологією, медициною, генетиком і так далі. Те перші бактерії, вони практично ціле своє перетворення матерії базували не на фотосинтезі, так як ми зараз, тобто використовуємо рослини, які вхланяємо двотлінок венгля CO2 і продукує тлен. Вони продукували на хемосинтезі, не фотосинтеза була, а хемосинтеза, які практично почали формувати первотне подстави біології, тобто біосфери нашої планети. Дальший розвиток розпочнемо в дальшим на моїх викладах. Так мені вінцей повстало то, що ми ніхтори відзові і слухачі питаємо, а скон пан то ві докладні, що там та варства кип'єнця ма власні 217 кілометрів, а та люка газова 2900, то коло, я мовію, що не 2900, а 2872 кілометри. Ми, тобто ми, я і мій научитель, і мої научителі, віємо ще з того, що том інформації ми достали з так званої ноосфери, яку я перед тим оповідав. То значить, відповідам на то єдних з найвінкших загадок, повізьми, то, що пише фокус загаднень, чи, повізьми, загадок нашої планети і нашої цивілізації, чи єстесь ми самі ви всесвіті? Чи існіємо позаземські цивілізації? Відповідаємо, що так, овшим, існіємо. І цілий час, віддавна втрунцаємося в розвій людськості. Для чого? Бо як не було би того втрунцанняся, то в ніхтурих моментах розвою нашої планети Землі, який я буду розпатрив в розділі катастрофи на Землі, людськость би вигинела ціла і не могла себе одродити. Але о тим порозмовляємо далі. Значить, прийдемо до нашої трести. Значить, цивілізації позаземські цілий час трансаємося до розвою життя на нашій планеті. Стараємося то підтримати. Для чого? Бо, щоб повстало життя на планеті, мусимо бути відповідні варунки для повстання того життя. Бо мій мій колега Володимир Витіск питав, в якому моменті Бог-створця вмішався
do tego procesu naturalnego, który zaczął się od wybuchu supernowy, potem opadania po wybuchu tam na Słońce, powstania tego układu słonecznego, potem formowania się plany z początku jak jądra twarde, тобто promieniowali jak gwiazdy, potem powstała ta powłoka płynno-metalowa, potem zaczęli się ochładzać, zaczęli się te skorupy powstawać, rozdmuchiwać się, potem po rozdmuchiwaniu się, po rozpadzie tych superciężkich pierwiastków, bo ta budowa, którą ja pokazuję na Ziemi, dotyczy wszystkich planet, wszystkich układów gwiezdnych w naszej galaktyce, a może być i w innych galaktykach, nawet najbliższej do nas galaktyce, którą my nazywamy galaktyką Andromedy. Bo zasady powstania, formowania są takie same. One bardzo proste. Тобто i Mars, i Jowisz, i Saturn, i Uran, i Pluton mają taką samą budowę jako planety, tak samo jak nasza planeta Ziemia, tylko u nich są średnice różne, ale w związku z tym, że średnice są u nich wielkie, na przykład Jowisz, największa planeta, ma średnicę 140 tysięcy kilometrów, a nasza Ziemia tylko 12 756, można porównać, a Mars to w ogóle jest mniejszy prawie trzykrotnie po średnicy swojej w porównaniu z naszą planetą. Znaczy, u nich ta twarde jądro i płynne jądro i ta warstwa skorupy są na dużo większe, a skorupa na dużo grubsza w porównaniu z naszą planetą, bo wszystko jest uzależnione od miejsca, które zajmuje odpowiednia planeta w naszym układzie słonecznym, тобто od dystansu od Słońca. Тобто до них дотіра мені енергії сонячної, бо дистанс є свінкший, але опроч того, вони мають свої вивненчні енергії, своїх реакторів яндрових, які теж обрацаємося, бо то можна практично прочитати в інтернеті. Я для того спеціально такий зробив додаток до тієї моєї книжки, яку назвали дискусія з паном Кшиштофом Новаком, дотичонце того пребігунування, і там, як далі сі розпенділим, то показує кожному планети нашого укладу сонячного з її реальними дійсішими параметрами. То значить, чи ма вона поле магнетичне, чи не ма. Чи вона ма нахилення обрацаннясь своєї осі умовної планети ведлук плащизни еклептики, чисто і просто. І то дало мені розділення тих наших планет, нашого укладу сонячного на три класи. Так як предто мовили. Перше, яке маємо так зване активне ядро своє, діляюче, тобто реактор ядровий цілий час крентися, розпадається і так далі. Планети, які мають занікаючі праці свого реактора, тобто практичні випалилася праві ціле паліва плинної варстви йондра над твердим йондром. І сам планети цілковіте мертві, типу нашого Ксінжиця, ну, частково можна повідати, що то так само є планета Меркурі. Бо планета Венус є молодим планетом, молодим в навязі, бо, ну, так як мовілим, вона практично повстала по катастрофі космічної і розпаду повлоки планети Ікар, яка була за нашим планетом Землі. Тобто четверте місце мала в нашому укладі сонячному, десь на дистанції 2,3-2,5 єдностки астрономічної. Припомінно, вже одна єдностка астрономічна, то 150, около 150 мільйонів кілометрів. А Земля наша теж була в тих часах, тобто більше, ніж 13 тисяч років тому, далі порівнянню з тим дистанцем, ніж вона зараз знайдується до нашої гвізди. Для того життя повстало там, життя все розвіялося, і як відбилася така остання гігантична катастрофа на стані фактично в скалі космічній, і наша планета була прижуцьована тим імпульсом гравітаційним практично в два рази ближче до нашого Сонця, ніж перед тим мала, а знову змінили своє місце, тобто Ікар сі розпадл, йондро його, тверде, плинне і варства кип'янця стало планетом Венус,
Dlatego on obraca się w przeciwnym kierunku w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi planetami naszego Układu Słonecznego, bo on obraca się według obracania się jego jądra, tak samo jak nasze jądra. A Mars, który zajmował przedtem drugie miejsce, bo według swojej średnicy Merkurii mniejszy, Mars trochę większy, potem Ziemia, potem dwukrotnie większy Ikar. Teraz praktycznie Wenus jest taki sam średnicy ma, jak nasze planety Ziemi. I jak zobaczyć odpowiednie formuły, które dokładnie wyliczają, jak według swoich proporcji powinno było być układania się tych planet w naszym i w każdym innym układzie słonecznym, to coś tu nie gra.